Hej, w tym poradniku pokażę Ci, jak działają klatki kluczowe w zakładce Color w programie DaVinci Resolve. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie. Jak mówiłem w poprzedniej części, w każdej zakładce DaVinci klatki kluczowe wyglądają trochę inaczej. W zakładce Color możecie zobaczyć tutaj po prawej stronie na dole jakby ikonkę, okienko z właśnie klatkami kluczowymi i następująco. Jeśli stworzymy sobie nowy node, na przykład Alt-S, to zobaczymy, że powstaje nam tutaj kolejna jakby warstwa na timeline. Czyli jak możemy się domyśleć, korektor 1 to jest node 1, korektor 2 to jest node 2, sizing to będzie nasza całość. I teraz jak mamy na przykład korektor 2, odpalimy to, widzimy tutaj możliwości, które możemy właśnie animować, tak abyśmy mieli świadomość, co możemy animować. Ale nie musimy teraz pojedynczo klikać i szukać po tym programie, co chcemy animować, tylko na przykład, kiedy sobie teraz zaznaczymy tutaj ikonkę tak zwanych dynamic korektorów, czyli zaznaczy nam się wszystkie, klikniemy i teraz cokolwiek sobie zmienię, czyli na przykład gain, stworzy mi się klatka kluczowa w tym momencie i wiem, że na przykład zmiana kolorów tutaj odpowiada za ten klatką kluczową, no i mogę wyłączyć całą klatkę kluczową, zaznaczyć tylko korektor i teraz tutaj poprawiać sobie jakieś inne kolory i w czasie nam tutaj te kolory się zmieniają. Czyli nie musimy znać tych nazw, wystarczy, że klikniemy sobie na górę i nam automatycznie się zmieni. Ale cofnijmy się teraz i przejdźmy do praktyki. Załóżmy, że chcę na przykład pokazać na tym ujęciu zachód słońca. Więc załóżmy, poprawię sobie wstępnie jakieś nasze tutaj takie pierwotne edycję kolorystyczną, czyli na przykład ściągnę sobie albo podwyższę sobie nawet trochę gain w tym wypadku, tutaj delikatnie na naszą całość, tutaj sobie ściągnę trochę delikatnie cienie, no i w wysokich tonach podniosę sobie czerwony, ściągając niebieskie, aby mi powstało bardziej tak żółto, no i załóżmy, że to jest mój poranek, tworzę sobie Alt-S, tworzę sobie nowy node, no i za pomocą Ctrl-D wyłączam ten poprzedni, no i na ten node na przykład teraz tworzę sobie noc, czyli ściemniam sobie trochę to na dół cienie, trochę midtony bardziej, gain cały sobie ściemniam, podnoszę sobie niebieski w high tonach, z gamy sobie ściągam czerwone i bardziej właśnie tak zielono, ściągam kontrast, znaczy saturację, tak do 25, trochę kontrast, aby mi tak to zeszło. No i zakładając, że to jest jakby takie mój ściemnienie, zmrok, zgasło słońce. No i jak mogę przejść z jednego do drugiego? Bo widzę, że tu mam to, ale kiedy mam włączone to wszystko, to mi powstaje jakaś taka kupa i wszystko to się łączy ze sobą. Teraz, jak wejdziemy sobie w kluczowanie, mamy coś takiego jak key output. No i teraz, jak mam moje pierwsze ujęcie, czy drugie, mogę sobie kliknąć właśnie na keyframe, na korektor i chcę na przykład, aby w tym momencie, mogę też to rozszerzyć, na przykład, aby w tym czasie zaczęło mi się robić ściemnienie. Czyli tutaj na ten key sobie klikam drugim przyciskiem myszy na górę albo na sam korektor. Mogę też na górę, to mi się doda wszędzie, jestem bezpieczny. Coś takiego, co nazywa się Add Dynamic Keyframe. Dzięki temu w tym momencie wartość ta, która jest tutaj zachowana. Ale tą wartość z drugiego klipu muszę ściągnąć na 0, bo nie chcę, aby on był tutaj w ogóle widoczny i w podglądzie będzie 0. Czyli aktualnie mam tylko te okno, które tutaj widzimy. I teraz, jak przejdę sobie tutaj, na przykład dalej, bo chcę, by w tym momencie już to było, to mając zaznaczoną jedynkę, zmieniam sobie 0, aby właśnie to mi znikło, a dwójkę daję sobie na jedynkę i dzięki temu zmienia mi się to w czasie. Jak widzimy tutaj, puszczę sobie play, zobaczycie, poranek i potem z czasem
mi się zmienia w ciemność. Czyli to jest bardzo fajne pod timelapsy i możemy tak właśnie animować sobie grading. Jak sobie klikniemy prawym przyciskiem myszy, widzimy, że mamy Add Static Keyframe i Add Dynamic Keyframe. Static to jest to, że on się nie będzie animował między sobą. Dynamic, że tutaj widzimy, że te keyframe będą się między sobą animować. Jak damy sobie, klikając tylko w obrębie tej tutaj ramki, to będzie tylko w jednej ramce i master, a jak sobie klikniemy na górze Add Dynamic Keyframe, to doda nam się wszędzie na całej długości tego, co widzimy. Możemy też to okienko oczywiście sobie tutaj przybliżyć, aby lepiej było widoczne. Kiedy już nie dodajemy keyframe'ów, aby być bezpiecznym, aby się nic nie zmieniło, wyłączamy tutaj te keyframe'y i teraz jakakolwiek zmiana, jaką zrobimy, nie będzie już się animowała, tylko będzie stała. Czyli na przykład chcę to poprawić jeszcze kolor. Teraz na przykład chcę poprawić ciemność, aby było ciemniej, to widzimy, że ta zmiana nie odnosi się do tego, tylko do drugiego i jest stała. Na przykład chcę trochę bardziej zielone, tu jest OK i dopiero z czasem zmieniamy się na bardziej zielone. Zobaczmy inny przykład. Zobaczmy sobie tworzenie mniej więcej pod efekty wizualne. Czyli tu nie mamy światła zapalonego, a tu mamy. Ok, czyli załóżmy, że chcę sobie podzielić zgaszone i zapalone światło. Tworzę sobie nowy node za pomocą Alt-S, wyłączę nasz drugi. Ten pierwszy będzie moim niezapalonym, czyli ściągam sobie saturację, ściągam sobie czerwone, było bardziej zielone, bo chcę coś takiego. Podnoszę sobie trochę kontrast, ściągam sobie jeszcze bardziej cienie, ściągam sobie delikatnie gamę, ściągam sobie gain i chcę po prostu, aby ciemność była naprawdę ciemna, aby to było mocno widać, aby to było takie mroczne, trochę gain, tu sobie podniosę w czerwieniach, w taki sposób. Ok, czyli to jest jakby moje ujęcie z gaszonym światłem, Ctrl D wyłączam to, Ctrl D włączam widok tego, no i teraz to sobie trochę poprawię, delikatnie saturację, delikatnie podniosę sobie gain, w cieniach sobie dodam sobie, na przykład odejmę sobie czerwonego, aby tą zieleń wziąć. W taki sposób może być, tak było, tak mamy. I teraz tak, włączam widoczność dwóch, no i widzę, że powstała mi kupa i znowu to źle wygląda. Mając ten pierwszy klip, daję tutaj animację, tutaj będzie, dam sobie przed zapaleniem światła, tutaj się zapala, więc daję sobie dynamikę i tutaj mam pierwszy, mam jedynkę, drugi mnie teraz nie interesuje, daję sobie 0, teraz idę sobie tutaj jedną klatkę do przodu, drugi daję sobie jedynkę, a pierwszy zmieniam na 0. Dzięki temu widzicie, w tej przestrzeni widzę, że ten node jest nieaktywny, jest szary, ten jest aktywny. W tej przestrzeni ten jest aktywny, ten nie jest aktywny. Też możemy tutaj zrobić to za pomocą alfa i to będzie jakby obracało nasz widok tego, co widzimy. Puszczę play, mam wyłączone i mam włączone i dzięki temu mam teraz jakby znacznie fajniejszy efekt jak tego włączenia światła wzmocniony do tego, co było widać. Oprócz tego możemy sobie także robić te wszystkie keyframe'y, klatki kluczowe, które tutaj mamy, na przykład do śledzenia jakichś masek, czy do tak zwanego dynamic gradingu. Zobaczmy, tworzę sobie nowy node, to jest mój drugi, który sobie klikam, teraz tutaj animację. Wchodzę sobie w korekcję kolorystyczną, no i teraz załóżmy, tu jest dość jasno, tu się ściemnia, więc załóżmy, że tutaj mi się podoba, daję sobie nowy dynamic keyframe, tutaj mi się już ściemniło, więc teraz podniosę delikatnie jasność gamma, trochę gamma i trochę ściągnę sobie niebieskiego, znaczy dodam sobie niebieskiego trochę, aby większy tutaj jakiś balans kolorystyczny wprowadzić, aby tak to wyglądało. Tutaj idzie, tutaj jest wprowadzony ten balans, znowu idzie i tu znowu się trochę ściemnia. Daję dynamiczny keyframe i w tym momencie jeszcze trochę podniosę gamę i cienie, delikatnie podnosząc kontrast. Idę dalej, tutaj jest dość jasno, więc przed wyjściem tworzę nowy dynamic keyframe. Idę tutaj, ściągam kontrast na jedynkę, cienie zeruję. To też trochę ściągam i to też ściągam.
Dzięki temu, jak widzicie, możemy zrobić tak zwany dynamic grading, że tutaj w trakcie trwania tego nagrania, bez żadnego cięcia, kolory nam się cały czas zmieniają. Czyli dzięki temu możemy zrobić tak, że nie musimy ciąć tych klipów i robić te cięcia kolorystyczne takie dość ostre, tylko tutaj robimy już wewnątrz kadrowo korekcję kolorystyczną i dzięki temu będą mniejsze skoki, właśnie zmiany oświetlenia widoczne w nagraniu i będzie to ciekawie wyglądało. Tak samo mogę stworzyć sobie nowy node, wyłączyć tutaj animację tego i tutaj w Color Corrector możemy sobie zrobić coś takiego jak Circle, czyli teraz, kiedy sobie stworzę jakieś nowe koło, na przykład tracking dobrze nie działa i chcę zmienić kolor walizki, no i muszę to ręcznie wykadrować. Idę na sam początek, gdzie jest ta walizka, łapię to, mogę za pomocą qualifiera złapać już kolor, ale pokażę w tym poradniku, jak działa sama maska. Daję sobie tutaj ikonkę nie na całość, tylko na samą właśnie animację tego window, no i idę sobie w prawo i przenoszę tutaj punkt. Idę tutaj, przenoszę punkt. Idę tutaj, przenoszę punkt, idę trochę dalej, zwiększam go, mogę rotację zmienić, przenoszę tutaj, no i tutaj już nie widzę, więc może on nam się schować. Tutaj też jest niewidoczny, więc może się schować. No i teraz, jakby widzicie, w czasie mogę to korygować, tak aby zawsze mi qualifier tą walizkę łapał, no i w tych punktach mogę sobie zawsze potem środkowych poprawić, aby na pewno zawsze maska łapała tą walizkę. Czyli jakby możemy sobie ręcznie zrobić tracking, który widzimy i jak widzimy wraz z czasem teraz, no to akurat nie jest dobry tracking zrobiony, ale widzimy, że ta maska nagle się zmienia, powiększa, modyfikuje, obraca się czy schodzi, czyli możemy za pomocą keyframe'ów także animować właśnie to, jak się maska animuje i nie musimy tego robić za pomocą właśnie trackingu, tylko możemy tutaj za pomocą keyframe'u to zrobić, wyłączyć ten keyframe, no i widzimy, że mamy tutaj także listę oprócz zmian kolorystycznych, mamy teraz listę tutaj przygotowaną odnośnie ruchu naszej walizki. Więc tak właśnie działają keyframe w zakładce Color, tak możecie właśnie śledzić maski, tak możecie robić dynamic grading, czy tak możecie zrobić właśnie animację jakichś ciemnień, rozjaśnień się, możecie też wykorzystać właśnie alfa do tego, aby nie musieć animować między jednym a drugim, to już tak naprawdę wasze gusta, co chcecie finalnie osiągnąć. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ostatni część z tego mikroserii klatek kluczowych będzie już do zakładki Fusion. Także ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.